to ja wam jeszcze złożę takie świadectwo, ale też, żeby to było słowo takie, które sobie weźmiecie. Byliśmy około 2 tygodnie temu z Michałem na ewangelizacji w Żyrardowie i nie głosiliśmy tam przez mikrofon. Choć były głośniki, choć były mikrofony i była tam ewangelizacja. I taki sposób my też głosimy i to jest super, że możemy użyć tych głośników i tych mikrofonów i być szerzej słyszalni, ale my poszliśmy tam w alejki, poszliśmy tam między ludzi, tam gdzie był tłum ludzi. Poszliśmy tam do nich, choć przechadzaliśmy się między nimi i w pewnym momencie, gdy szliśmy taką alejką zamkniętą z Michałem, gdzie było bardzo dużo ludzi, szłam może 20 centymetrów za Michałem, usłyszałam wewnątrz mnie taki głos: tutaj powiedzcie o mnie. I w tym momencie Michał stanął i krzyknął: kto jest chory, niech przyjdzie do mnie, a go uzdrowię. W tym momencie Michał podniósł swój głos, nie miał mikrofonu. Było tam mnóstwo ludzi, usłyszeli te poselstwo, które on tam wygłosił. Ja stałam troszeczkę dalej, miałam plakietkę na sobie, było widać, że jestem z kościoła. Ktoś do mnie powiedział: w mordę możesz dostać. Źle by było, gdybyś podniósł na mnie swoją rękę, bo jestem Bożym sługą, ściągasz węgle na swoją głowę. Nie dostałam, nic mi się nie stało, poszliśmy w inne miejsce, podniosłam ja swój głos. Powiedziałam: kto jest z was chory, niech przyjdzie tutaj, wyjdziesz zdrowy. Opowiedziałam o świadectwa, wyszła jakaś kobieta i mówi: z jakiego jesteś kościoła? Z kościoła mocy. Ona zaczęła wymyślać, jaki to nie jest kościół, a co wy nie robicie, ludzi chrzcicie w wannie. Tak stanęłam, spojrzałam, no mówię: Boże, nasza sława nas wyprzedza. Nie zdążyłam jeszcze powiedzieć, kim jestem. Ale miałam możliwość w ogóle wytłumaczyć tym ludziom, czym jest chrzest. Bo to tylko wzbudziło to, że inni zaczęli słuchać, tak? I tak sobie dzisiaj stałam na uwielbieniu i słuchałam piosenki, że Duch Twój mieszka we mnie i ożywia ziemię. Nasz Duch jest zjednoczony z Duchem Świętym. Wiecie, czyj Duch ożywia ziemię? Mój i wasz. Amen. Nasz Duch ożywia ziemię. Z naszych ust płynie życiodajny deszcz. Gdy otwieram usta, jest życie. Gdy zamykam, jest śmierć. Otwieram, jest życie. Zamykam i usycha ziemia. I tak każdy z nas. Ja w ogóle przypomniałam sobie, wyszliśmy stamtąd, przypomniałam sobie taką rzecz, że jest powiedziane w Biblii, że mamy stać na rogach ulic, na placach, na w różnych takich miejscach, gdzie jest mnóstwo ludzi i głosić Ewangelię. Głosić do ludzi. W Biblii jest powiedziane: a stanął Jezus przy studni i zawołał gromkim głosem. Nie tak. Tak zawołał. A kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Słyszeliście mój głos? Wyraźnie? Tak usłyszą was wasz głos. Tam, gdzie idziecie, na każdym rogu, na każdej ulicy, na każdym placu. Jest nas tutaj mnóstwo. Tu mam najlepszy głośnik, a tu mam najlepszy mikrofon. Tak zostaliśmy stworzeni. Tak się rozeszli apostołowie i tak się rozeszli uczniowie. Oni poszli w różne miejsca, rozeszli się jak mrówki. Idziemy z pracy, idziemy z zakupami. Ja później tak sobie siedziałam w domu i mówię: Boże, ile razy robię zakupy. Wracam z jakiegoś targowiska, ze sklepu. Mówię: postawię moje torby i powiem wam tam krótkie świadectwo o Jezusie. Jak się boisz, zamknij oczy. Później weźmiesz siatki i odejdziesz. Nie chcesz mówić? Zaśpiewaj piosenkę. To tam na Golgocie umarł za was Jezus. Wziął wasz grzech. Ale wygłoś. Ile osób, ile przy tej studni osób było? Do ilu osób to dotarło? Do jednej. Pamiętam, jak z Michałem byliśmy na ewangelizacjach. Szedł człowiek. Ja głosiłam o tym, że zostałam uzdrowiona z raka. Podszedł do Michała i powiedział: wyszedłem na ostatni spacer. Bo powiedzieli, że nie ma dla mnie szans. A wy mówicie, że mogę być zdrowy. Michał się o niego pomodlił. Nigdy więcej go nie spotkaliśmy. Ale odszedł żywy. I jedna osoba może przechodzić. Jest nas tutaj na sali dużo. Tyle, ile nas jest, w tylu miejscach możemy wygłosić Ewangelię. Wyszło tutaj ileś osób, przygasa ogień, tak? Zrób sobie cel. W 5 miejscach, wracając z pracy czy idąc, używając swojego głosu, wygłosisz Ewangelię. Rozbucha się taki ogień, że nie wiem, może w szpitalu obok trup stanie. Naprawdę. Ja naprawdę przyjechałam do domu, ja byłam tak szczęśliwa i tak dumna z siebie, że wygłosiłam tę Ewangelię, używając tego tylko, czym mnie obdarował Bóg i że mogłam. I może religia powie: dumna z siebie. Tak, byłam bardzo dumna z siebie. I wy też tak możecie. I przyjdziecie tutaj i będziecie też składać świadectwo z tego, jak byliście dumni z siebie.
Właśnie tak.